Mamy co do zasady dwie grupy podatników, tak, którzy troszeczkę cierpią, a może nie troszeczkę, nawet bardzo cierpią, jeżeli chodzi o ten system, o tą walkę z wyłudzeniami VAT, ale może szerzej z uszczelnianiem tej luki. Organy podatkowe niestety mają taką tendencję, że jeżeli nie są w stanie wyciągnąć tego niezapłaconego podatku od tego celowo działającego podatnika, który oszukiwał, czy od tego przestępcy, nazwijmy rzeczy po imieniu, to kierują się do podmiotów, które były w łańcuchu transakcji, częstokroć rzetelnie działających podmiotów, które na dzień dzisiejszy mają pieniądze, mają majątek, są w stanie ten podatek zapłacić. Niestety jest też druga grupa podatników i to są te bardziej skrajne sytuacje. Pewnie jest ich mniej, ale chyba nikt nie zrobił takiego dokładnego badania. To są podmioty, które tak naprawdę ani nie brały udziału w jakimkolwiek uszczupleniu, ani w ich łańcuchu transakcji nie doszło do jakiegokolwiek uszczuplenia. I wszystko jest ok. To jest normalny działający biznes. Organy zaś tak trochę szukając tych wyników, również kierują swoje działania w stosunku do takich podatników i te sytuacje są najbardziej skrajne. W Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców bardzo często pojawiają się sprawy dotyczące właśnie zwrotu VAT-u. Interweniujemy w tych przypadkach, jeśli przedsiębiorca uznaje, że jego prawa zostały naruszone. Wchodzimy do takich postępowań i staramy się po pierwsze przyspieszać takie postępowania, a po drugie wyłapywać wszystkie błędy, które były właśnie podczas kontroli urzędniczych. Sytuacja, w której jest firma marketing, obrazuje właśnie to troszeczkę błędne czy złe działanie organów podatkowych. Wiąże się to z decyzją naczelnika I Urzędu Skarbowego w Gliwicach, który w 2019 roku na początku wstrzymał nam zwrot podatków VAT w wysokości blisko 20 milionów złotych i po informacjach z urzędu od urzędników, którzy nas kontrolowali, że każda kolejna deklaracja zwrotowa będzie skutkowała tym, że tego zwrotu nie dostaniemy. Jeszcze kolejna deklaracja za marzec w wysokości 7 milionów została też nierozliczona, czyli spółka ma w zawieszeniu ponad 20 milionów, ale co więcej, tą decyzją naczelnika Urzędu Skarbowego również banki wycofały się ze współpracy z naszą firmą. To, co robiliśmy wcześniej, robiliśmy dobrze, robiliśmy rzetelnie, rozliczaliśmy się z naszych zobowiązań co do Skarbu Państwa tak, jak to powinno być. Myślę, że też świadczą o tym te wcześniejsze kontrole naszych kontrahentów. Spółka została niemalże sparaliżowana i zamknięta przez urząd. Poniosła gigantyczne straty, no bo chociażby to, że musieliśmy zredukować zatrudnienie. Umowy, nagle praktycznie z dnia na dzień tej pracy zrobiło się 10%. Nie mówimy tutaj o jakiejś międzynarodowej korporacji, która transferuje zyski za granicę. Wszystko to było płacone w Gliwicach. Na dzień dzisiejszy de facto tego przychodu ze strony firmy marketing do Skarbu Państwa de facto nie ma.